Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. A naszym gościem jest Marcin Przyciszewski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej. Historyk, rozmawiamy o tym, jak papież zmienił Polskę i jak zmienił Europę. Całą Europę, nie tylko naszą część tego kontynentu. Skupiliśmy się mocno na pierwszej pielgrzymce i na przygotowaniach do pierwszej pielgrzymki, ale przecież to zaangażowanie papieża to nie tylko pielgrzymki, to także okres między pielgrzymkami. Papież na przykład bardzo uważnie obserwował to, co się działo w związku z Solidarnością w Polsce. Są takie wspomnienia, takie relacje, które wręcz mówią o tym, że papież, pomijam już, że codziennie oglądał dziennik polskiej telewizji, żeby dowiedzieć się, co się dzieje, ale też, że bardzo łapczywie łaknął informacji z tego, co się dzieje w Polsce i paradoksalnie był nawet zaskoczony efektem swojej wizyty w Polsce. Solidarność była zaskoczeniem w jakiejś formie, w jakimś stopniu także dla niego. No, była bardzo miłym zaskoczeniem, zresztą dla nas wszystkich tutaj też była zaskoczeniem, że to tak się potoczy. Też pewnego rodzaju zaskoczeniem dla Ojca Świętego były te zdjęcia, które do niego docierały ze Stoczni Gdańskiej, kiedy na bramie właśnie jego portret wśród kwiatów był tym głównym elementem dodającym nadziei, tworzącym tą wspólnotę. Więc ten portret papieski na bramie Stoczni Gdańskiej, myślę, że jest takim dowodem właśnie bezpośredniego związku pielgrzymki z 79 roku, a później tą odwagą strajku i powołania niezależnych związków. Z jednej strony to była niewątpliwie duma, to możemy powiedzieć, no i szczęście, że takie rzeczy się dzieją, że te słowa padły na dobry grunt, ale z drugiej strony w różnych wypowiedziach Ojca Świętego wraca też taki lęk przed tym, co się może zdarzyć. Papież głównie już po wydarzeniach grudniowych, ale także trochę przed, zaczął mówić o tym, no, nie dopuśćmy do tego, by polała się znowu krew. Nie możemy pozwolić na to, żeby powtórzyło się to, co działo się w roku 1944 w Polsce. Ten taki wątek przestrzegania, pewnie trochę władzy także, ale także strony społecznej przed możliwymi konsekwencjami też był mocny w tym nauczaniu. Mocny był oczywiście i to była tradycyjna linia Kościoła, także Kościoła w Polsce. Można przecież tutaj przeanalizować zapiski więzienne, czy zachowanie prymasa kardynała Wyszyńskiego w czasie powstania Solidarności, kiedy sam prymas Wyszyński, to słynne kazanie na Jasnej Górze z 26 sierpnia, nie do końca wierzył, że to tak może się potoczyć. Wyraźnie wtedy wierzył w możliwość chyba sowieckiej interwencji i starał się lać oliwę na spienione fale. Zresztą to świadczy o pewnej dalekowzroczności Kościoła, który po prostu miał rozeznanie i który dbał cały czas o to. I z taką linią Kościoła w Polsce przecież Jan Paweł II się solidaryzował, żeby Kościół starał się być elementem dialogu społecznego pomiędzy opozycją czy Solidarnością a władzą. Tu w Warszawie mieliśmy tą słynną Komisję Dobrej Woli tworzoną przez prymasa, złożoną z autorytetów, która chciała jakoś mediować właśnie między Solidarnością i ówczesną władzą, więc nic dziwnego, że taka linia Kościoła znajdowała poparcie papieskie. To jest ewidentne. No. A czy to nie było trochę tak, że mimo tych ostrzeżeń papież jednak obdarzył Solidarność nieco większym zaufaniem niż część polskiej hierarchii duchownej? Tu przede wszystkim chodzi o kardynała Wyszyńskiego, który rzeczywiście był bardzo ostrożny, jeśli chodzi o Solidarność, o ten ruch społeczny, z różnych powodów zresztą, czasami całkiem racjonalnych, ale jak się śledzi te wypowiedzi, to można odnieść wrażenie, że ja nie chcę powiedzieć o dwóch stronach, które się zwalczały, bo to nieprawda, ale o nieco większym zaufaniu do Solidarności Jana Pawła II niż nawet części polskich hierarchów Kościoła, szczególnie starszego pokolenia. Ja myślę, że tu trzeba powiedzieć o dwóch sprawach. Że po pierwsze papież miał chyba znacznie szersze spojrzenie. Też nie należał do tego pokolenia, które przeszły tego rodzaju stalinowskie represje, jak kardynał Wyszyński chociażby. Więc ten jego dystans wobec komunizmu był, myślę, że większy. A druga sprawa, to stawiam oczywiście jako hipotezę wyłącznie, bo to wymagałoby udowodnienia, że na przykład w rezerwie, jaką wykazywał kardynał Wyszyński wobec szczególnie pewnych kręgów Solidarności, kryła się olbrzymia rezerwa do kręgu, powiedzmy, związanego z komitetem, dawnym Komitetem Obrony Robotników, który
stanowił poważną siłę także wewnątrz Solidarności z tym sposobem myślenia. I tego sposobu myślenia Wyszyński się bardzo obawiał. Tutaj zachowywał olbrzymią rezerwę wobec tych tendencji opozycyjnych, czy tych środowisk opozycyjnych, które miały wobec lewicy laickiej. Zresztą no, weźmy tą książkę programową Michnika Wowczów, Kościół, Lewica, Dialog. Ona się spotkała z olbrzymią krytyką i nieufnością kardynała Wyszyńskiego, który wręcz ostrzegał, no znowuż tutaj mogę się powołać na świadków, na rozmówców ówczesnych prymasa, którzy wiedzieli, no to jest jakaś oferta owszem współpracy z nami i tak dalej. Ona wygląda bardzo ładnie, ale jak ci ludzie dojdą do władzy, no to będzie to państwo absolutnie antychrześcijańskie po prostu. No i to przed tym Wyszyński otwarcie swoich współpracowników, powiedzmy, ostrzegał. Natomiast inna była perspektywa Krakowska, inna była perspektywa kardynała Wojtyły, który miewał kontakty z tymi środowiskami na Franciszkańskiej 3 jako arcybiskup krakowski i z jego strony te kontakty były, no, nie powiem, że przyjacielskie wprost, bo to byłoby znacznie za dużo, ale pozbawione tych obaw, którymi, powiedzmy, była tu rola Tygodnika Powszechnego jako tego pomostu i tak dalej. Tu wiele spraw trzeba by wyjaśnić. W każdym razie stosunek do tego kręgu laickiej lewicy papieża był znacznie bardziej pozytywny niż Wyszyńskiego i myślę, że to też wpływało na generalnie stosunek do różnych nurtów dziejących się i toczących się w Solidarności. Paradoksalnie można odnieść wrażenie, że Jan Paweł II przekonał się, że te obawy kardynała Wyszyńskiego nie były zupełnie bezpodstawne w czasie pielgrzymki w 1991 roku, która została przez zbliżone środowiska. Tak, natomiast lewicy laickie potraktowana w sposób, powiedziałbym, to się już nigdy więcej nie powtórzyło. Nigdy więcej już tak nie traktowano papieża w Polsce, ale to, co się wydarzyło wtedy, no nie chcę powiedzieć, że było antychrześcijaństwem na miarę komunizmu, bo nie było oczywiście, to zupełnie inny poziom, ale poziom agresji był bardzo wysoki. Mm-hmm, to prawda. Natomiast no, tutaj jeszcze trzeba powiedzieć później o roli Kościoła w stanie wojennym. Tutaj też rola papieża w przywracaniu nadziei była gigantyczna. Ta świeca płonąca w Watykanie, to światełko nadziei, to był taki symbol dla bardzo wielu Polaków, że ktoś o nas jeszcze pamięta. No, nie tylko zresztą w Watykanie, ale także w Białym Domu ona zapłonęła. Tak, no ja bym powiedział tak, że stan wojenny bez Jana Pawła II, bez polskiego papieża w Watykanie byłby czymś zupełnie innym. Byłby przeżywany znacznie bardziej tragicznie. Myślę, że dla nas wszystkich, to mogę powiedzieć z własnych wspomnień, właśnie obecność Jana Pawła w Rzymie. Te informacje, które jednak różnymi źródłami docierały, że on jest w bezpośrednim kontakcie także z Białym Domem, że rozmawia z Reaganem, że jest postacią, która się nie tylko za nas modli, chociaż to było może najważniejsze, ale także podejmuje pewne działania jako jeden z głównych mężów stanu w płaszczyźnie globalnej, była nadzieją. Była bardzo dużą nadzieją. Nawet powiedziałbym tak, że tutaj pewne działania kardynała Klempa były przez kręgi opozycyjne oceniane jako zbyt ugodowe wobec reżimu Jaruzelskiego i wypowiedzi papieskie, chociaż generalnie ten kierunek popierały, no Kościół jako mediator i tak dalej i obawa przed rozlewem krwi, jednak były formułowane zupełnie inaczej. To była inna mowa po prostu, można powiedzieć. Mowa, która nie trąciła żadną nutą kompromisu, natomiast zawsze dodawała nadzieję. Raczej wszystkie wypowiedzi papieża to było przypominanie o pewnym długim trwaniu, gdzie w końcu jest pewne światło, pewna nadzieja. I takim dowodem jest pielgrzymka, no właśnie jeszcze w stanie wojennym, przecież to trzeba powiedzieć, to był jeszcze stan wojenny. Znowuż pielgrzymka z czerwca, to zawsze był czerwiec 83 roku. No wspaniała pielgrzymka, odbywająca się w zupełnie innej atmosferze niż pielgrzymka z 79 roku. Ja pamiętam, że widziałem sam początek tej pielgrzymki, jak stanąłem w Warszawie na Żwirki Wielkiej Wigury tuż koło lotniska. I wtedy mieliśmy to papamobile, biały, ten wspaniały, z baldachimem, kwiaty, atmosfera takiego wyzwolenia już. No, w pierwszych kilku segmentach, mówię o 79 roku, a tamta sceneria
zomowców jadących na motocyklach i tak dalej, tego papieża gdzieś wziętego do niewoli. Takie mieliśmy te pierwsze wrażenia z alei prowadzącej do lotniska. Więc od razu tej pierwszym towarzyszyło olbrzymie napięcie, które stopniowo się rozładowywało. No i Jan Paweł II odważnie mówi o prawach człowieka, no niejako kreśli program budowy normalnego społeczeństwa w tej rzeczywistości stanu wojennego. Pielgrzymka odbywająca się pod dwoma, że tak powiem, głównymi hasłami, czyli z jednej strony jubileusz Jasnej Góry, z drugiej strony jubileusz o III Wiedeńskiej, tam msza na stadionie dziesięciolecia w Warszawie, gdzie Jan Paweł II, zresztą nawiązując do całego przesłania naszych wieszczów tutaj, no bardzo mocno ugruntowanego w świadomości Polaków, że do wyzwolenia narodowego prowadzi wyzwolenie moralne i powiązanie tych dwóch aspektów, no coś niesamowitego. Zmieniło to, bo jak ostatnio rozmawiałem z jednym z gości, ten powiedział, że miał taką nietypową sytuację. Z Warszawy jechał do Krakowa. Papież najpierw był w Warszawie, później był w Krakowie. I on był z papieżem w Warszawie i już widział tą nową przestrzeń, nową rzeczywistość, to powrót nadziei. On to określał, tak bym powiedział, że już wrócił kolor. W tą czarno-białą, szarą rzeczywistość załamania wrócił kolor, po czym przed papieżem, jak gdyby dotarł do Krakowa i mówi, i tamtego koloru jeszcze nie było. On się tam pojawił dopiero wtedy, kiedy przybył do Krakowa Jan Paweł II. No dokładnie tak. Zresztą no, każda ta pielgrzymka to było tak, że to napięcie stopniowo rosło. Warszawa była jakimś preludium, a rzecz się rozwijała tak do końca. Zawsze w Krakowie to samo było. I trzecia pielgrzymka to 87 rok. To jest ostatnia pielgrzymka przed Karnawałem Wolności, przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Tam papież bardzo wyraźnie mówił o nawróceniu, o potrzebie i o Solidarności zaczął już mówić. To była ta pielgrzymka, kiedy pada nazwa no nie Związku Zawodowego. Papież nie mówił o Związku, mówił o Solidarności jako o cnocie i za każdym razem był za to nagradzany no, ogromnymi oklaskami. Tak, te dwa wątki chyba rzeczywiście streszczają tę pielgrzymkę. Znaczy trzeba przypomnieć, że ona była obchodzona jako kongres eucharystyczny ogólnopolski i stąd to wezwanie do nawrócenia, do no, tam msza wieńcząca na przykład kongres tutaj w Warszawie na placu Defilad, kiedy Jan Paweł II mówi wyraźnie, że Polska jest terenem ewangelizacji, jest krajem misyjnym, czyli no, wyraźne wezwanie do nawrócenia. Ale ten drugi wątek Solidarności był w takiej płaszczyźnie no, społeczno-politycznej chyba dominującym wątkiem. No, msza na Zaspie, zresztą długie były negocjacje, żeby w końcu komuna się zgodziła. Przypomnijmy, że warunkiem przyjazdu w 84 lata wcześniej, w 83 roku było to, że papież nie pojawi się w Gdańsku i Ojciec Święty to przyjął. Teraz w ogóle by chyba nie przyjechał, gdyby mu nie pozwolono przyjechać do Gdańska. Już sama architektura ołtarza skonstruowanego przez Bernarda Kołodzieja, słynnego artystę, właściwie streszczała sens tej pielgrzymki. To była Łódź, wspaniały ten okręt wyrzeźbiony, gdzie na Mostku Kapitańskim został postawiony Jan Paweł II. Czyli można powiedzieć, że to jest Łódź, która gdzieś nas niesie ku przyszłości. I sternikiem jest Jan Paweł II. Dokładnie taki był czas, który to pokazywał. Jan Paweł II po raz pierwszy wprost mówił o Solidarności. Nie używając nazwy NZZ, natomiast mówiąc o Solidarności jako wspólnocie, jako płaszczyźnie budowania jedności, jako perspektywie dla polskiego społeczeństwa po prostu. I całej marksistowskiej teorii walki klas przeciwstawia chrześcijańską koncepcję Solidarności jako odpowiedź na nowe czasy. Jednocześnie przypomnijmy pierwszy dzień tej pielgrzymki, spotkanie na Zamku Królewskim w Warszawie z głównymi władzami PRL-u i przemówienie o prawach człowieka, niezwykle mocne, o prawach narodu, o suwerenności, o miejscu Polski w Europie. Więc można powiedzieć, że ta pielgrzymka z 1987 roku była nakreśleniem programu wolnego narodu, społeczeństwa i państwa polskiego na najbliższe dziesięciolecie. Jan Paweł II miał już wtedy świadomość, że komunizm długo nie potrwa? Znaczy, ja myślę, że miał tą świadomość i można było ją realnie budować, widząc, co się dzieje także w Związku Radzieckim. No, perestrojkę, czyli jakąś próbę przekształcenia tego systemu w coś innego.
I z drugiej strony świadomość no, kompletnej bezsilności tego systemu. Znaczy, to było widać. Nie było jedno, czego brakowało w 83 roku, w 87 roku, przepraszam, to jest no, pewien kryzys struktur solidarnościowych. Znaczy, już trzeba powiedzieć, że solidarność nie była wtedy tym, co dawniej. Była środowiskiem bardzo podzielonym i środowiskiem właściwie wtedy niezdolnym do takiego protestu społecznego, jaki był możliwy kilka lat wcześniej. No. Komuniści, władze komunistyczne miały zresztą taki pomysł, już krótko po tej wizycie, bardzo jasno wyłożony, żeby między innymi po to, żeby solidarności w to nie wciągać i nie wciągać w tę opozycję, żeby Kościół uczynić gwarantem utrzymania przez siebie dalszej władzy. Albo mówiąc inaczej, żeby podzielić się z Kościołem odpowiedzialnością. Tam padały takie propozycje, żeby stworzyć partię chadecką. Żeby stworzyć partię chadecką, żeby najpierw padały jeszcze za tak zwany, za tego PRON-u, czyli tej rady, która miała jakąś tam kolaboracyjną tworzyć strukturę współpracy z władzą, była koncepcja przecież zastąpienia Solidarności chrześcijańskimi związkami zawodowymi. To jeszcze lata 83-84 powiedzmy. Później, no na szczęście Kościół w Polsce na to nie poszedł. Myślę, że także tym elementem powstrzymującym był zdecydowanie Jan Paweł II. I później propozycja stworzenia partii. No, na ile to była propozycja? Ja nie mówię przez Jana Pawła II, ale poważnie rozważana przez Kościół w Polsce. Znaczy przez pewne kręgi była rozważana, natomiast no, zawsze towarzyszyło pytanie, no, czemu to ma służyć? No? I w sumie, no, no, decyzja była na nie i bardzo słusznie, no, że nie wchodzimy. No, że nie wchodzimy i Kościół, no, tutaj też trzeba powiedzieć o mądrości kardynała Glempa, który zachował dla Kościoła stanowisko nie uczestnika, nie aktora politycznego, tylko mediatora. Do końca to było wyłącznie stanowisko mediatora. Powiedzmy jeszcze, jaką rolę odegrał polski Kościół, ale także w jakim stopniu Stolica Apostolska w doprowadzeniu do tego, że udało się Polsce wyjść bezkrwawo z komuny, z komunizmu. Bo tutaj i biskupi brali udział, że szczególnie, powiedziałbym, strona episkopat brał dość, czy część episkopatu brała dość silny udział w przygotowaniu do, najpierw do rozmów Okrągłego Stołu, a później także w rozmowach Okrągłego Stołu. Ja bym powiedział tak, że ta linia, że za wszelką cenę chcemy uniknąć rozlewu krwi tutaj, została sformułowana już w pierwszych dniach stanu wojennego przez kardynała Glempa. I z wielką konsekwencją była przezeń prowadzona. No zresztą Kościół coraz bardziej, z każdym rokiem zdawał sobie sprawę no, z coraz większej słabości systemu komunistycznego. Widać było dokładnie, że stan wojenny wcale nie pokazał siły tego systemu, tylko był jakimś takim ostatnim, beznadziejnym gestem, można powiedzieć. I to było ewidentne dla wszystkich. Druga rzecz, to znowuż nauczanie Jana Pawła II w tym społecznym kontekście i pielgrzymka 83 roku i 87 i wszystkie wystąpienia do pielgrzymów polskich przybywających do Watykanu były zdecydowanie w duchu takim chrześcijańskiej non-violence, czyli absolutnie bez przemocy. Jedno z głównych haseł pielgrzymki 83 roku to jest przytoczenie słów świętego Pawła, zło dobrem zwyciężaj, które później przejął ksiądz Jerzy Popiełuszko jako całe motto swojej działalności. Myślę, że znowuż ofiara księdza Jerzego i tak dalej. To było pokazanie społeczeństwu polskiemu, że owszem, że tu nie chodzi o walkę, że tu nie chodzi o przelew krwi, że tu chodzi o świadectwo przede wszystkim. I myślę, że największy właśnie ten nacisk. I myślę, że społeczeństwo polskie po prostu zrozumiało, że rzeczywiście misją chrześcijaństwa nie jest walka z tym reżimem, bo nie warto z nim walczyć po prostu, no nie warto przerwać. Ale jest świadectwo i to świadectwo faktycznie rozwala ten reżim. I to już było widać od 79 roku. I myślę, i jestem pewien, powiem dodatkowo, że gdyby nie to przekonanie polskiego społeczeństwa o sile chrześcijańskiego świadectwa, to zupełnie inaczej komunizm by zakończył swoje istnienie. No prawdopodobnie doszłoby do jakiejś bardzo potężnej, pewnie krwawej konfrontacji. Ale jest też taki wątek, o którym się rzadziej wspomina w nauczaniu Jana Pawła II, do Polaków skierowanym. Papież w czasie wizyt Polaków w Watykanie wracał też do takiej refleksji, że
żeby rzeczywiście skończyć z komunizmem w naszych duszach, to trzeba go sprawiedliwie rozliczyć. W takim znaczeniu, że rozliczyć to, co zrobił komunizm, ale także można powiedzieć, sprawiedliwie rozliczyć się z tym, co myśmy z tym komunizmem sami zrobili. I to można powiedzieć, że o ile 4 czerwca jest takim symbolem końca komunizmu niewątpliwym, to już te decyzje kilka dni później, żeby zmienić reguły wyborcze w trakcie wyborów, tak naprawdę wyłącznie po to, żeby komuniści uzyskali swoje, to co zapisane na papierze, no to było odejście od tej linii rozliczenia sprawiedliwego. Możemy się oczywiście spierać, na ile było możliwe inne podejście wtedy, na ile można było nie zmienić tych reguł, bo to przecież nikt nie wiedział, czy Sowieci chcą interweniować, czy nie chcą interweniować. Ale w jakimś stopniu no, tego elementu akurat nie udało się zrealizować. No, tego elementu nauczania papieskiego się nie udało zrealizować. Tu można przytoczyć masę cytatów, chociażby jeszcze z 83 roku. Już w 83 roku, bodajże na Jasnej Górze, Jan Paweł II mówi wyraźnie o potrzebie przebaczenia. Mówi już wtedy o tym, ale że przebaczenie musi być związane ze sprawiedliwością. No, dives in misericordia. W dives in misericordia mówi to expressis verbis później. Oczywiście to jest jasne. Natomiast mam wrażenie, że to nauczanie papieskie było też w różnych kręgach nieco instrumentalizowane właśnie politycznie, jako interpretacja postawy chrześcijańskiej, która owszem, kończyło się to zrozumienie na powtarzaniu hasła przebaczenia. I to powtarzanie hasła przebaczenia było pozbawione tego dalszego ciągu. I to robiły środowiska laickiej lewicy zresztą. Ewidentnie. To była pewna instrumentalizacja nauczania papieża. Natomiast trudno było w tamtej chwili rzeczywiście, trudno było Kościołowi, czy tym bardziej Janowi Pawłowi II, jakoś w ten rozpoczynający się demokratyczny proces, w Polsce, nie do końca wolnej, ale już stojącej w tej perspektywie wolności po 4 czerwca, trudno było tu wejść w to w jakikolwiek sposób. Szczególnie, że to jednak była rozpoczynająca się wolność i z tym trudno polemizować. Tak, natomiast była ewidentna instrumentalizacja chrześcijaństwa w celach politycznych, po prostu. I przy ocenie, powiedzmy, nie tyle okrągłego stołu, bo jeszcze okrągły stół... Jest inna sytuacja. Ja myślę, że wtedy można było mieć w 100% dobrą wolę i uważać, że nie ma innej szansy niż jakieś tam dogadanie się czy ułożenie się z komunistami. Natomiast później to już pewna wizja taka, że nie rozliczamy się z komunizmem, nie likwidujemy tego systemu, tylko wierzymy w jakieś takie łagodne po prostu przejście. Powtarzamy błąd polityki wschodniej Kazarolego, można powiedzieć. Mniej więcej chyba tak, tylko że Kazaroli nie był człowiekiem tutaj wychowanym, znającym realia komunizmu, a ci kreatorzy tej polityki gubejkowskiej, byli. To już jest temat na zupełnie inną rozmowę. Ja bardzo dziękuję za tą rozmowę. Naszym gościem był Marcin Przyciszewski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej, a do usłyszenia mówi Państwu Tomasz Tartakowski. Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego.